Odpoczynek jest równie ważny jak trening. W chwilach rozluźnienia pojawiają się różne refleksje i przemyślenia. Najważniejsze jednak, że naszym reprezentantom dopisuje humor. Czuję się, jakbym biegał 4 godziny na nartach i przed chwilą wyszedł z wanny. Ja się czuję, jakbym biegała cały dzień o śniadaniu. Dokładnie. Na który nie miałam apetytu i mało zjadłam. Czuję się podobnie. To jest nas dwoje. Troje. Przygotowując cały program szkoleniowy, nasz trener zastanawia się, jak go ułożyć, aby właśnie ta forma najwyższa przyszła w sierpniu. Masę! Ty, uszatek! Przepraszam. Tak, ja jestem odludkiem. Lubię samotność. Od czasu do czasu. Maser, jak myślisz, żeby to nie bolało, to się myli. O la Boga! Rzeczywiście, tak strasznie bolało. Jeżeli się już jest w tej wysokiej formie, to bardzo łatwo jest przehalować, przetrenować. Nawet jeden trening potrafi zaważyć na tym, że zawodnik będzie przetrenowany i momentalnie ta forma pójdzie w dół. Trafienie na jeden wyścig na igrzyskach to jest naprawdę, u nas to się mówi Mistrzostwo Świata, ale to jest więcej niż Mistrzostwo Świata, bo to jest na przykład medal olimpijski. Jest to rzecz niesłychanie trudna, wiadomo, zawodników, którzy starają się tego dokonać, jest mnóstwo i być akurat jednym z tych trzech najlepszych jest naprawdę rzeczą niesamowicie trudną.